Już z dala, z łąk i pól okalających miasteczko, widoczna jest fascynująca bryła ceglanego zamku z wyniosłymi wieżami panującymi nad okolicą. Radzyń Chełmiński, obok Malborka najpotężniejsza twierdza krzyżacka. Warownia położona w sercu ziemi, na której zrodziło się fatalne i groźne dla Polski na wieki sąsiedztwo zakonu niemieckiego Najświętszej Marii Panny. To stąd, z ziemi chełmińskiej, wyruszali rycerze w białych płaszczach z czarnymi krzyżami na krwawe krucjaty przeciw Prusom, stopniowo poszerzając terytorium swego państwa. Symbolem tej ekspansji jest trwająca po dziś dzień potężna ruina gotyckiego zamku, jednego z najcenniejszych przykładów architektury obronnej na ziemiach polskich. Z dawien dawna miał Radzyń Chełmiński znaczenie strategiczne. Położony na skrzyżowaniu szlaków z południa do Pomezanii i z zachodu na wschód, na pograniczu terytoriów bitnych plemion pruskich, już we wczesnym średniowieczu był ufortyfikowanym grodem słowiańskim. W 1224 roku zakupił go misyjny biskup Prus Christian, który 7 lat później przekazał go krzyżakom sprowadzonym przez Konrada Mazowieckiego do ujarzmienia pogańskich Prusów. Mistrz krajowy zakonu Hermann von Balk lokował miasto na prawie chełmińskim i przystąpił do budowy pierwszego drewnianego jeszcze zamku. Wkrótce jednak zniszczył go książę pomorski Światopełk z pruskimi posiłkami. W latach 1281-1320 krzyżacy wznieśli potężną, ceglaną warownię, będącą siedzibą komturii. Stanowiła ona jedno z ogniw systemu fortyfikacji państwa zakonnego, zapewniającego skuteczną obronę, szybką łączność i sprawny pobór podatków. W roku 1329 wielki mistrz krzyżacki Werner von Orlsen, który przeniósł do Malborka stolicę zakonu, zwołał do Radzynia Chełmińskiego zjazd przedstawicieli rycerstwa, miast i duchowieństwa w sprawie Świętopietrza. Tu także w 1397 roku założono tzw. wikarię Związku Jaszczurczego, będącego reakcją na bezwzględną działalność krzyżackich komturii. Symbolem owej bezwzględności i okrucieństwa stały się niebotyczne warownie z czerwonej cegły. Rok 1410, czas kampanii grunwaldzkiej, nie ziścił nadziei propolskiej orientacji na terenach państwa zakonnego. Wprawdzie powracające z nieudanego oblężenia Malborka grunwaldzkie chorągwie Władysława Jagiełły zdobyły zamek radzyński fortelem, lecz nie na długo pozostawał on w królewskich rękach. Jak pisze Jan Długosz, komendant twierdzy, rycerz czeski Jaśko Sokół z Tyrnowa, wytrzymał 6-tygodniowe oblężenie krzyżaków, ale na mocy pierwszego pokoju toruńskiego ziemia chełmińska powróciła do zakonu. Dopiero wojna 13-letnia i współdziałanie mieszczań radzyńskich zrzeszonych w Związku Pruskim spowodowało zajęcie zamku przez polskie oddziały pod wodzą Jakusza ze Świętego. W 1455 roku został on pierwszym starostą radzyńskim. W rękach królewskich pozostawał odtąd Radzyń aż do pierwszego rozbioru Polski w roku 1772. Najdłużej urzędowali tu dąbrowscy herbu Virgo Violata, przodkowie słynnego generała Jana Henryka. Stąd często stara forteca nazywana była Zamkiem Dąbrowskich. Godzi się jeno wspomnieć, że krótko w roku 1662 starostą był tu Stefan Czarniecki. W czasach wojen szwedzkich, w latach 1626-1629 i 1655-1660, warownia podzieliła smutny los większości średniowiecznych zamków polskich. Częściowo spalona, ograbiona i zdewastowana przez Szwedów, zwolna poczęła chylić się ku upadkowi. Po roku 1772 i pierwszym rozbiorze Polski władze pruskie nie interesowały się już zupełnie losem zamczyska. Stopniowo, kamień po kamieniu, rozgrabiono pomnik krzyżackiego władania ziemiami dawnych Prusów. Dopiero powstanie w latach 30. XX wieku licznych towarzystw regionalnych i historycznych
położyło kres dalszej dewastacji radzyńskiej warowni. Zabezpieczono ocalałe mury, dokonano inwentaryzacji obiektu, przystąpiono do jego częściowej rewaloryzacji. W 1888 roku ukazała się pierwsza naukowa rozprawa o zamku autorstwa Karla Sternbrechta. W latach międzywojennych społeczną opiekę nad twierdzą sprawowała rodzina Wichmanów, dzierżawców pobliskiego majątku Fijewo. Ocalały od zupełnej zagłady zamek wciąż czeka na lepsze czasy i lepszy los, który onegdaj wyznaczyła mu historia. Warownia w Radzyniu Chełmińskim stanowi interesujący przykład potężnego zamku klasztoru, bardzo typowego dla ziem zakonu krzyżackiego. Założony na planie kwadratu, broniony był na narożach przez wysokie wieże, z których do naszych czasów zachowały się jedynie dwie w głównej fasadzie. Wypiętrzają się one nad koronę murów, zwieńczone przez stożkowate hełmy. Typowa dla krzyżackich muratorów jest także brama wjazdowa, ze śladami po miejscach na urządzenia do opuszczania zwodzonego mostu i występami cegieł po dawnej szyi bramnej, prowadzącej do właściwego wejścia. Na dziedzińcu zachowały się ślady po wieży, punkcie ostatniego oporu, bardzo charakterystycznym elemencie średniowiecznej sztuki fortyfikacyjnej. Niestety nie ocalały stare krużganki, ani też wnętrza zamkowe. Domyślać się jeno można dawnej świetności kapitularza, sali rycerskiej, komnaty komtura. Za to kaplica. Kaplica poraża wciąż swym ogromem. Nie dotrwało do naszych czasów piękne, gwiaździste sklepienie, o którym świadczą jedynie służki, wspierające ongiś jego żebra. Za to przestrzeń wzniosła strzelistość, świetlistość łukowatych okien, mimowolnie skłaniają do powagi i zadumy należnej sakrum. A jeśli wątpi kto w refleksy srebrzystego pyłu historii, a jeśli kto zauroczony minionymi laty, a kocha piękno surowej architektury, ten zaniemówi po przejściu rękawa bramy radzyńskiej fortecy. I w ciszy, w pogłosie własnych kroków, stąpał będzie po jej dziedzińcu, po gankach zasiedlonych przez gołębie, z nadzieją wspinając się wyżej i wyżej ku blankom zamkowych wież. A wtedy może usłyszy dawno przebrzmiałe głosy gwaru średniowiecznej fortecy i jęki, i zgrzyt łańcuchów tych, co nie chcieli schylić karku do krzyżackiego jarzma. Pono czasem w gęstym mroku jesiennej nocy, w ostrołukach okien, na wieżach i w zamkowej bramie pojawia się cień postawnego rycerza w hełmie zdobionym pękiem piór. Byłżeby to sam mistrz Hermann von Balk, lustrujący swe groźne dzieło. Tego nie wie nikt, choć cienie owe widział nie jeden. Trudno zestawiać ze sobą piękno i przydzielać mu skalę. Zapewne ponura sylweta radzyńskiego zamku stanowi jeden z najbardziej urokliwych polskich krajobrazów. Dziwna aura tego miejsca, które już to w polskich, już to w obcych rękach było, płynie. I od ludzi, którzy nie pozwolili, by zżółkły i strzezły karty kroniki dziejów naszych.